W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, co fajnego, a co głupiego partie polityczne proponują nam przed wyborami w swoich wyborczych programach. Klubotyka. 13 października wybory parlamentarne. Będziemy wybierać pomiędzy 5 ogólnopolskimi komitetami. Za nami długa kampania i jak w każdej kampanii wiele rozmawialiśmy o bardzo różnych sprawach, a najmniej o tym, co przynajmniej w teorii powinno być najważniejsze, czyli o tym, co tak naprawdę różne partie mają nam do zaoferowania w swoich programach wyborczych. Chcemy wypełnić tę lukę, dlatego do wyborów na portalu klubjagielloński.pl znajdziecie nasze autorskie, subiektywne komentarze do każdego z programów 5 ogólnopolskich komitetów. A dzisiaj na zachętę mamy dla Was po jednym dobrym i po jednym złym pomyśle z każdego z programów. Jeden hit i jeden kit każdej z partii. Konfederacja, PSL, Lewica, Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Zaczynamy od hitu z programu Konfederacji. Pozytywnie zaskoczył nas pomysł wprowadzenia bonu kulturalnego. To takie rozwiązanie, w którym zamiast finansować w sposób centralnie sterowany instytucje kultury czy dofinansowanie konkretnych filmów, każdy z obywateli dostaje określoną pulę pieniędzy, które na ofertę kulturalną może wydać. Może pójść do opery, może pójść do muzeum, może pójść do filharmonii, może pójść po prostu na film do kina. I w ten sposób pieniądze publiczne trafiają do sektora kultury, ale za pośrednictwem indywidualnych decyzji podatników, wyborców, obywateli. To o tyle ciekawe, że dotychczas tym pomysłem w Polsce interesowała się głównie Lewica. Zakładano, że to pomysł, który zwiększa uczestnictwo w kulturze osób najbiedniejszych, tych, które są na tyle ubogie, że po prostu w żaden sposób z kultury nie korzystają. Widać, wolnościowy wymiar tego pomysłu zainteresował konfederatów i oceniamy to zdecydowanie na plus. A kit Konfederacji? Cóż, trzeba zauważyć, że program Konfederacji jest chyba niestety najmniej konkretnym ze wszystkich przedstawionych przez partie polityczne, więc trudno się do czegoś tak w bardzo wyrazisty sposób przyczepić. Natomiast naszą uwagę zwróciła istotna niekonsekwencja. Z jednej strony warto docenić, że Konfederacja w swoim programie umieściła kwestie związane z ekologią, ochroną środowiska, smogiem. Widać, że jest tam obecne myślenie o środowisku jako dobru narodowym. Natomiast niestety, gdy przychodzi do konkretnych postulatów, to trudno jest troską o środowisko pogodzić. Mamy na przykład postulat radykalnego obniżenia opodatkowania benzyny. Konfederacja mówi o tym, że paliwo w Polsce będzie kosztowało 3 zł za litr, co tak naprawdę sprawi, że samochodów osobowych będzie jeszcze więcej, będą one coraz bardziej opłacalne. Tymczasem, troszcząc się również o środowisko, ale też o wykluczonych transportowo, powinniśmy mówić dużo więcej o transporcie publicznym. Niestety, samochody są w Polsce bardzo dużym problemem, jeśli chodzi o środowisko. Jesteśmy jednym z liderów europejskiego wzrostu emisji CO2. W dużych miastach, takich jak Warszawa, to również samochody odpowiadają za wzrost problemów ze smogiem. Dlatego kit Konfederacji to niekonsekwencja w tym zakresie. Czas na Polskie Stronnictwo Ludowe. W programie Ludowców jest wiele postulatów prorodzinnych. Naszą uwagę zwrócił jeden konkretny, o którym swego czasu na naszych łamach pisały chociażby Marlena Tryka czy Karolina Olejak. Chodzi o sytuacje, w których kobiety wracają na rynek pracy po urodzeniu dzieci. Dzisiaj jest tak, że tak naprawdę mają realną możliwość powrotu do pracy w pełnym wymiarze i część kobiet wypycha to z rynku pracy, zdecydują się nie wracać do swoich obowiązków zawodowych, a część decyduje się na żłobek, choć wcale nie jest jeszcze do tego przekonana. Ludowcy proponują, żeby zarówno mama, jak i tata mieli możliwość po tych 12 miesiącach urlopu rodzicielskiego zdecydować się na powrót do pracy na pół etatu, żeby państwo gwarantowało to, że pracodawca musi zgodzić się na te pół etatu, a po drugie, żeby państwo zapewniało taką dodatkową premię w wysokości 1000 zł dla tych rodziców, którzy zdecydowali się na taki ruch. Naszym zdaniem hit. Gdy przychodzi do szukania negatywów w programie PSL-u, łatwo się pewnie domyślicie, że wątpliwości budzi cały szereg postulatów, które są skierowane właściwie tylko i wyłącznie do jednej grupy społecznej, czyli mieszkańców wsi i rolników. Niestety nie wszystkie są przemyślane i nie wszystkie będą służyły wszystkim Polakom. Jednym z takich postulatów jest bardzo mocna deklaracja, że Polskie Stronnictwo Ludowe będzie przeciwdziałało depopulacji wsi.
No i rzeczywiście mamy w Polsce problem z depopulacją wsi, ale musimy się też pogodzić z tym, że nie będzie tak, że standardy życia na wsi i w mieście będą dokładnie takie same. Dlatego w Klubie Jagiellońskim dużo mówimy o deglomeracji, bo uważamy, że Polska powinna się rozwijać w sposób zrównoważony i również wsi należy zapewnić podstawowe standardy cywilizacyjne, no ale nie da się zrobić tego tak, żeby dokładnie w każdym miejscu Polski poziom cywilizacyjny był dokładnie taki sam. I to jest również jeden z problemów, jakie mamy w Polsce z rozwojem terytorialnym, o czym pisali Przemysław Śleszyński i Łukasz Zaborowski w raportach dla Klubu Jagiellońskiego. Proponujemy rozwój solidarny, ale on nie może lekceważyć tego, że cały czas w Polsce, jak na zachodnioeuropejskie państwo, na wsi mieszka zbyt wielu ludzi. Czas na lewicę. Wielokrotnie na łamach portalu Klubu Jagiellońskiego mogliście przeczytać o tym, że za dużo jest w naszym myśleniu i patrzeniu na historii wojennej, historii bohaterskiej czy martyrologii. Piotrek Kaszczyszyn swego czasu postulował stworzenie Muzeum Cywilizacji w Łodzi, które miałoby opowiadać tę historię z innej perspektywy. Tymczasem w programie Lewicy znajdujemy inny pomysł, choć trochę w tym samym duchu. Muzeum Historii Polek i Polaków. Muzeum, które miałoby opowiadać o polskiej historii społecznej, historii z perspektywy tych osób, których rzadko myślimy, patrząc na przykład na podręczniki historyczne, o chłopach, robotnikach, osobach wykluczonych. Naszym zdaniem bardzo ciekawy pomysł, warty rozważenia, hit lewicy. Zdziwi Was pewnie to, co nam się w programie Lewicy nie spodobało. Dotyczy bowiem deglomeracji, czyli takiego postulatu, który Klub Jagielloński bardzo silnie popularyzował. Niestety Lewica postanowiła przelicytować wszystkich i zaproponować nie tylko przenoszenie instytucji urzędów centralnych poza Warszawę, ale wprost powiedziała, że opowiada się za wyprowadzeniem z Warszawy 1/4 ministerstw. Naszym zdaniem to już krok za daleko, ale też bardzo dobrze pokazuje taką tendencję, jaką w ogóle widzimy w tych programach, bo tak naprawdę postulat deglomeracji znalazł się w pomysłach wszystkich ugrupowań. Lewica postanowiła tutaj pójść najdalej. A jednocześnie nikt nie sięgnął po takie rozwiązania, o których możecie przeczytać na naszych łamach, a które są dużo bardziej konkretne niż przenoszenie instytucji z Warszawy do średnich miast, czyli pomysł tego, żeby przenosić instytucje z miast wojewódzkich do mniejszych miast tego samego województwa. To prostsze, dużo bardziej realne i wreszcie przyniesie korzyść tam, gdzie ona jest dzisiaj najbardziej potrzebna, czyli w średnich miastach. Niestety partie chętnie podchwytują dobrze brzmiące pomysły, ale nie mają odwagi czy nie mają chęci do tego, żeby się nad nimi solidnie zastanowić i zaproponować coś konkretnego, realnego i do wykonania w krótkiej perspektywie. Pora na Koalicję Obywatelską. Hit? To znowu będzie pomysł, który wprowadziliśmy do debaty publicznej, tym razem w ramach międzyredakcyjnego projektu Spięcie i dyskusji o szkolnictwie. Koalicja Obywatelska przejęła pomysł, który wówczas postulowaliśmy, czyli stworzenia Komisji Edukacji Narodowej, takiego ponadpartyjnego, międzyśrodowiskowego ciała, które będzie odpowiadało między innymi za tworzenie programów szkolnych, będzie odpowiadało za kluczowe reformy w dziedzinie edukacji. To dobrze, że Platforma nie zdecydowała się na proste odwracanie reform PiSu, ale szuka takiego rozwiązania, które mogłoby sprawić, że w naszej edukacji wreszcie będziemy mieli do czynienia z jakąkolwiek minimalną choćby ciągłością, bez względu na partyjne i polityczne zmiany. Co budzi wątpliwości w programie Koalicji Obywatelskiej, to znów postulat, który w teorii brzmi bardzo dobrze, ale w praktyce raczej się nie uda. To pomysł kodeksu legislacyjnego, czyli takiej zbiorczej ustawy, która miałaby regulować sposób stanowienia prawa w Polsce. Problem polega na tym, że w poprzedniej kadencji rządów Platformy Obywatelskiej takie prace już trwały, sam miałem okazję w nich uczestniczyć. Okazało się, że tak naprawdę większość ekspertów zgadza się z tym, że na poziomie ustawowym nie da się dzisiaj uregulować kwestii stanowienia prawa i kiedy taki projekt powstawał w Ministerstwie Sprawiedliwości, ostatecznie został zablokowany przez kancelarię premiera, kiedy premierem był Donald Tusk, bo uznano, że w ten sposób problemów legislacji w Polsce nie da się rozwiązać. W teorii brzmi świetnie, kierunek wskazany i potrzebny, ale Platforma doskonale wie, że w praktyce to nie może wyglądać tak, jak zaproponowała w programie. Czas na partię rządzącą, Prawo i Sprawiedliwość. W programie znajdziemy dużo chwalenia się tym, co już Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, kontynuację dotychczasowych pomysłów, ale staraliśmy się wybrać coś takiego, co w programie PiSu pojawiło się dopiero teraz. To program Proste Prawo, Przejrzysty Urząd, którego jednym z elementów jest działalność na rzecz uproszczenia języka prawniczego i uproszczenia języka urzędowego. O co chodzi? Chodzi o to, że mamy w Polsce dobrze zdiagnozowany problem, przodują w tym naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, który polega na tym, że
że Polacy otrzymują pisma urzędowe, których najzwyczajniej w świecie nie rozumieją, bo są napisane zbyt skomplikowanym językiem. W efekcie nie robią tego, o co państwo ich prosi, na przykład nie dokonują wpłat jakichś zaległych składek czy podatków, bo nie zrozumieli tego, że mają to zrobić. Gdyby rzeczywiście taki program przeprowadzić, Polakom lepiej żyłoby się w Polsce, a i państwo byłoby bardziej skuteczne. Co jest kitem w programie Prawa i Sprawiedliwości? Naszym zdaniem zdecydowanie pomysł, o którym być może już słyszeliście, czyli pomysł stworzenia samorządu dla dziennikarzy. Nie tylko dlatego, że w ogóle dzisiaj pomysł tworzenia jakiegoś samorządu dla dziennikarzy wydaje się być po prostu złośliwością ze strony PiS-u w stronę środowiska dziennikarskiego, ale też dlatego, że on jest niespójny z tym, co Prawo i Sprawiedliwość przez lata robiło. Pamiętajmy, Prawo i Sprawiedliwość to partia, która walczyła o dostęp, otwarcie dostępu do różnych zawodów w Polsce, do zawodów prawniczych, to dziedzictwo świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego, ale również wtedy, kiedy za czasów Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin przeprowadzał tak zwaną deregulację zawodów, to Prawo i Sprawiedliwość w tym akurat działaniu te postępowanie wspierało. Prawo i Sprawiedliwość miało nawet w swoim programie swego czasu postulat likwidacji artykułu 17 Konstytucji, czyli tego artykułu, który pozwala na to, żeby ustawodawca zwykłą większością głosów tworzył samorządy zawodowe dla tak zwanych zawodów zaufania publicznego i mógł je tworzyć jako niejako bez większej kontroli na podstawie tego jednego przepisu. Kiedyś PiS chciał likwidować taką możliwość w Konstytucji, a dzisiaj proponuje kolejny niepotrzebny samorząd tylko po to, żeby zrobić na złość dziennikarzom, z którymi się nie lubi. Naszym zdaniem zdecydowanie kit. Jaki obraz wyłania się z lektury programów wszystkich 5 ogólnopolskich komitetów? Cóż, pewnie Was to zaskoczy, ale programy polskich partii politycznych są do siebie dużo bardziej podobne, niż nam się na co dzień wydaje. Gdyby polska polityka rzeczywiście opierała się na dyskusji programowej, to poziom polaryzacji polskiej sceny politycznej byłby dużo mniejszy. Są takie pomysły, które znajdziemy tak naprawdę w programach od lewa do prawa. To m.in. kwestie związane ze środowiskiem, walka ze smogiem, postulat deglomeracji, potrzeba większego wsparcia seniorów, czy na przykład przeciwdziałanie temu problemowi, jaki jest dzisiaj wielkim wyzwaniem polskiej służby zdrowia, czyli temu, żeby polscy lekarze przestali wyjeżdżać za granicę, by wykształceni w Polsce nie pracowali w zachodnich szpitalach. Okazuje się jednak, że najzwyczajniej w świecie o tych programach nikt nie dyskutuje i pewnie nawet o tym nie wie, że konkurencja ma w swoich dokumentach dokładnie te same pomysły. Wydaje się, że w każdym z programów, bez względu na Wasze osobiste preferencje, znajdziecie coś ciekawego dla siebie i z tego powodu warto te programy czytać, żeby zobaczyć, co eksperci, politycy, doradcy partii politycznych wymyślili, bo czasem to mogą być najzwyczajniej w świecie ciekawe pomysły, które warto rozwijać. Oczywiście te 10 pomysłów, które my przedstawiliśmy w tym nagraniu, to tylko takie ciekawostki. Szersze omówienie wszystkich programów znajdziecie na portalu Klubu Jagiellońskiego. Zachęcam Was do tej lektury, a być może ktoś z Was zdecyduje się na tak oryginalny ruch, jak to, by 13 października przy urnie podjąć decyzję nie na podstawie sympatii do tego czy innego polityka, ale na podstawie programu, jaki przygotował na te wybory.